Siemanko wszystkim, w kolejnym odcineczku z Farm Together. Dziś jesteśmy na mojej świńskiej farmie. Jak widzicie tutaj świnek multum do zbierania. Ale my tego nie zbieramy, my to zostawiamy. Zajmiemy się dziś wprowadzaniem nowych zwierzątek. Może uda nam się ich więcej wprowadzić. Na początek musimy przerobić calutkie to ogrodzenie, więc zbieramy sobie to ogrodzenie stąd. Tak, i wydaje mi się, że damy go tutaj. Zobaczymy, czy dokładnie tak. Zobaczymy to podczas budowania. Się to wszystko wykaże. Ja sobie myślę, że... O, skończyło się. To sobie wszystkie te ogrodzenia, które mam, te drewniane, niedrewniane, koło tych, widzicie? Koło tych krowków, kurczaków, czy tam innych kaczek, zmienię sobie na takie płotki zielone i wszędzie będę miał jednakowo. Myślę, jakie to duże robić. My tu i tak nic nie dam. Dobra, zrobimy tak, tutaj na prosto. I tutaj bym mógł zrobić takie, bo teraz to tak wygląda, jak wygląda. Więc wywalimy sobie to ogrodzenie. I damy wszędzie i damy to zielone. Jak mamy pola ogrodzone wszystko, to pozmieniamy tutaj. Wiejski, furtka, dobra. To wywalimy furtkę, damy sobie to. I damy sobie ten płotek. Bo tu jednak są krówki. A nie chcemy, żeby się nam świnki z krówkami mieszały, nie? I teraz tak, tutaj jeszcze tutaj byśmy musieli dać też. No i tu możemy dać jeszcze jedno wejście. W sumie mogliśmy go na prosto dać, ale... Damy go na prosto. To będzie takie przejście z jednego do drugiego. I tutaj damy teraz ten. To mamy jeden dany z tej strony i jeden z tej. To tego musimy obrócić. O. I tutaj tak jak ja dzielę, czyli tym. Żeby nie robić sobie pomiędzy dodatkowego jakiegoś płotu, który będzie trzeba przeskakiwać. No to jest taki sposób, że można sobie tym podzielić. No wiadomo, no świnki się będą przepychać, ale sobie wrócą, nie? Przez to, a przez taki wysoki nie przeskoczą. Dobra, i teraz wprowadzamy tutaj, mamy taką świnkę. Więc wprowadzamy sobie tutaj tą świnkę. Zobaczymy, ile ich wejdzie tutaj, ale wydaje mi się, że bardzo dużo. Jednak jest porządny obszar. Ale wiecie, no tym więcej, tym lepiej. Misję się szybciej wykonuje. Tylko żeby nam funduszy starczyło na prowadzenie. No śmiesznie wyglądają, nie? Takie pomieszanie. Brązowa i... A czy w sumie... To wygląda ta jasna świnka w ubranku, nie? Tak to wygląda, nie? Jakby miała ubranko. To jest głowa identyczna tak jak u tamtej świnki, tylko takie siwe, brązowe ubranko. Dobra, żeśmy prawie milion skasowali kasy. To nie takie drogie te świnki stawiamy, a tu kasy ubywa. Ciekawe, ile karmienie będzie kosztować nas tych świnek. Zaraz zobaczymy. No i mamy świnki, świnki sobie tutaj gonią, łażą po całym. Teraz sobie sprawdzimy, ileśmy ich postawili. 43, tych mamy 20, 45, 22, 40, no to mniej więcej taka norma. No to myślę,
Myślę, że takie coś wystarczy. Dobra, to mamy tutaj świnki gotowe. Jeszcze trzeba dokarmić. Aha, o kurde, 36, 36, 36, 21. No, o kurde, 3 razy po 36 tysięcy. No to mnie to pokasowało. To mamy dalej. Patrzymy tutaj. Mamy tą krówkę i mamy tą krówkę. Nie mamy tej krówki. Zabierzemy te krówki i idziemy ich tutaj wprowadzać. Tutaj jest miejsce na krówki, więc dajemy je tutaj. Ile one kosztują? 24 tysiące, o! Tylko sądzę, że jak tu wstawię na całym te krówki, nie wiem, czy tamtych nie dać więcej. Tego będzie tutaj masa. Albo tutaj postawimy jeszcze jakiś silos albo coś. Jakąś stodołę albo coś jeszcze do tego. Bo jak postawię tyle krówek, żeby ten ob to możemy wywalić, bo to jest tylko tu, że tu miałem te krówki postawić. Bo uznałem, że przy roślinkach takie coś się opłaca. Jeżeli jest event czy coś i zmienię na tym polu, to później szukaj, co tam było na tym polu, nie? Ale przy zwierzętach, przecież zwierzęta widzę, jakie zwierzęta są, a zwierząt nie wywalą. To więc takie znaczniki do zwierząt są niepotrzebne. O, i mamy dwa ładne stade krowa. Ale będziemy musieć chodzić. Ciekawe, ile mnie będzie kosztować nakarmienie tych krów. O. Ile ich mamy? Nie te, te. 42. To on troszkę tak się to widzicie cisną. Usuniemy to. Postawimy jeszcze jedną. Jak będziemy karmić? 60. O jacie. 60. O jacie. Dobrze, że ja ich cały czas nie karmię, ale przynajmniej ten. Myślę jeszcze nad tą usunięciem tej stodoły. Co nam daje ta stodoła? Daje nam coś ta stodoła, czy nie daje nam nic? Pojemność magazynów o 10. A ta zwiększa o 100 dla wszystkich zasobów. I jest tylko o 2 większa, czyli dwie krowy bym wywalił i postawił tą stodołę. Myślę, że tak zrobimy. Wywalimy sobie dwie krówki stąd. Wywalimy sobie tą stodołę. Stawimy sobie tutaj tą stodołę. I to mamy powiększony magazyn i taką stodołę mamy przy krówkach. Nie? No, chyba mi się wydaje eleganckie. Tutaj akurat tak jest wąskie takie przejście. No te się tu troszkę bugują, bo mają mało miejsca. No ale nie jest źle. Aha, tutaj mamy, żeby nam nie wychodziły. W sumie ta furtka tutaj nam teraz nie pasuje, dobra. Wywalamy tą furtkę. I dajemy tak samo jak to, czyli to. No i tak zostawiamy. No to to już tutaj mamy. Porobiliśmy to elegancko. Co mam następne? Następne zrobiłem sobie tu. Jak widzicie, pole słonecznika. Sobie wymucimy sobie to pole. Słonecznika nie muciłem nigdy. A nie, muciłem już, bo piąty level. Ale tak, żebym wiedział po ile to. I czemu tutaj dwa zostały? Coś jest nie na wymiar. Tutaj po trzy. Aha, i tam dwa zostały, tak dziwnie. Zaraz to sprościmy coś. Tutaj wszystko fajnie. Tutaj została taka szparka. A i paliwa brakło, dobra, lecimy po paliwo.
Ten słonecznik jest tutaj chyba gdzieś. Dobra, tutaj. I to zbieramy. Tak sobie rośnie jeszcze raz, jeżeli to, to troszkę kasy nam przybędzie na rozbudowę zaś. Ja myślę, że taka jest wystarczająca ilość. Nie sprawdziłem, ile go mam posianego. Ale myślę, że tyle mi wystarczy spokojnie. Siejemy go z powrotem. I trzeba by było ogrodzić to pole, nie? Że zrobić sobie ogrodzone, fajne pole. Tutaj fajnie po 3 wychodzą, a tutaj mi 2 wyszły. No, muszę to sprawdzić. No i będziemy mieć tutaj całe zagospodarowane fajnie. Ja tutaj jest ten drewniany płotek, którego by tu w ogóle nie musiało być. Bo on tu jest w ogóle nie wiem na co. I tutaj. A tutaj zaś fajnie wychodzi pewnie. Raz. Wchodzą 3. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Aha, żeby to pole było równe, to to musiałem tak zrobić wtedy. No dobra, no to zostawimy tutaj na te 2. Nie będziemy kombinować. Chyba, że tu. Ja się zastanawiam, czy może na całe nie dać tego słonecznika. Gdyby było coś takiego. Tutaj płot wygięty do środka, czyli tak. Mógłby być wygięty w drugą stronę. Czyli tak. Ale dobra, tam jest wszędzie wygięty do środka, więc. Więc zrobimy do środka. Tutaj by to było takie coś. No i tu mi zostało takie miejsce. Czyli tutaj sobie postawimy znak. Na znaku sobie damy słonecznik. No i tutaj mamy 2 miejsca. Więc nie chcę tego tak odgradzać, żeby tutaj nie robić no takiego niepotrzebnego tego. Myślę, że jakbym tutaj dał drzewo, to będzie całkiem spokojnie. Chyba, że sobie odgrodzimy go. Bo tutaj też trzeba zrobić płotek. Takie strasznie poprzedzielane te pola mam teraz. No i tutaj też by to było trzeba odgrodzić. No i tu już w sumie nic nie damy, bo tu już takie zostało nam. Taki malutki obszar, można by tu było. Zastanawiam, co by tu można było dać.
tu mamy miejsce, no to jeżeli tu jest takie miejsce, no to co ja będę kombinował? Postawimy tutaj stodołę. Niech sobie stoi stodoła, no to będzie dostępne miejsce w magazynie. No a tu... Ja bym nie chciał tu nic, żeby musiał zbierać. Chyba, że tutaj te iglaczki posadzimy. O. Zrobimy sobie tutaj takie drzewka. I ta stodoła będzie za takim laskiem fajnym. Bo tutaj nic nie damy, tylko zagospodarować to. O. No i co? I mamy stodołę za takim laskiem fajnym. Patrzcie, nawet fajnie to wygląda. O. No nawet to wyszło. Tutaj możemy sobie zrobić jeszcze wejście. Tutaj byśmy mogli w sumie wsunąć ten płotek cały. No bo on tutaj jest niepotrzebny w sumie. Tutaj mamy stawek, ale te lamy i tak siedzą tam z przodu, przed tym stawkiem, nie tu z tyłu. Tutaj tylko damy jeden. Nawet możemy tutaj dać to. I tutaj możemy postawić sobie tą. Tylko tą latarnię. Tutaj to usuniemy i damy też nie latarnię, albo drzewo. Jest drzewo. Jak jest drzewo i tutaj myślę, żebyśmy sobie to odgrodzili. Aha, wtedy to będzie tak dziwnie, jak tak. Najlepiej by to było tak prosto tutaj odgrodzić ten staw od tego. Gdybyśmy musieli tą jedną lamę usunąć stąd. Ta musi tam przejść. Tutaj tam. O, coś takiego. I tu dajemy to wejście. Czyli tego wejścia tutaj nie musi być. To usuwamy i tu mamy ten teleport i wskakiwanie do tego, nie? No, myślę, że elegancko nam to wyszło. Tutaj możemy sobie zrobić to. Też możemy sobie zrobić wejście. Jeżeli jest wszędzie w miarę porobione wejścia, to czemu by nie? Nie mamy żadnej ścieżki, ale co tam. Nie muszą być wszędzie ścieżki robione. Dobra, podbiegnę sobie te rybki tylko na misję, co mam, zrobię. Nie wiem, czy to te. Dobra, rzepak, cyprys, krowa. I małże. Małże są gdzieś tam. Czy to ta? Nie, to nie ta. Chyba ta.
10 za jeden strzał. Żabnica, co to jest? A, to jest ta ryba, dobra. Dobra, ryby się szybko łapią. I te piranie sobie podciągniemy poziom. O, może? No nie, niestety brakło. No i dobra, i to tu mamy fajnie obgrodzone, zrobione. Tutaj mi zostało następne duże pole. Tutaj w sobie było jedno, drugie i tutaj by było trzecie i tutaj by było czwarte takie pola. Odgrodzone. Tylko, że tutaj... Tutaj musiałbym jakieś zwierzęta dać. Czyli tutaj bym się musiał przesunąć tutaj. Czyli pole dopiero tutaj robić. Tu. I tu. To wyrzucić. Do tej też. Te dwa też. To. I to. Dobra. I objechać to tym płotkiem. I myślę, że tutaj sobie damy te koziczki, a jeżeli tutaj już jest jedna ustawiona. To nie będziemy kombinować, tylko sobie je tu damy. Może się uda jakoś to całe zagospodarować. Zobaczymy, zobaczymy, no. Staramy się dużo zwierzątek właśnie dołożyć. Dobra, na razie to tyle. Ile mamy tych koziczek? Jedna, dwie. Na razie dwie, ale później jest trzecia, czwarta, piąta. Pięć koziczek, dobra, na razie mamy dwie. Sobie ustawiamy je. O, koziczki są tanie to. Robimy sobie ich tu. Dosyć dużo. Myślę, że tak na całym, a tam później widzicie, tu są takie trzy warstwy, czy cztery. Że myślę, żebym to całe zagospodarował samymi kozami. Żeby tego jak najwięcej wyszło. On zostawił sobie tylko pełne, równe pole. Zobaczymy, ile myślicie, ile ich wyszło. To nawet nie liczę. O, 7 tysięcy, no to można karmić takie zwierzątka. Ile ich wyszło? 44, no to myślę, że tak wystarczająco. Zaraz tutaj zerkniemy, jak tu wychodzi pole. Na 3. Na 3. I na 3. I tutaj zostaje taki pasek. Więc można by było dołączyć go z tej strony. No i czyli akurat tutaj do tego kamienia by było. To by tu szło równo.
No, zaraz wam pokażę. Czyli coś takiego. No i dobra, i po tyle. I tutaj dołożymy te koziczki. No zwierząt nie zbieram tak często, więc mogą być taki w pojedynczym pasku, sobie to pozbieram. O. No i mamy tutaj te koziczki. Nie? To. To. Myślę, że tutaj na górę damy następne. Trzeba je. Myślę, że odblokowane już są, tylko trzeba je karmić, żeby levely zdobyć. Zaraz sprawdzimy. No tak, odblokowane są. Wszystkie, tylko widzicie, brakuje nam levelów w kozach, żeby można było je postawić. No bo nigdy nie stawiałem kozów, więc nie mamy levelów. Ale myślę, jak to postawimy, pozbieramy ich jeden raz, to się wszystko nawbija już. Dobra, tak do tyle zrobimy. No i to się ładnie, widzicie, wszystko się ładnie wyrówna na zielono, bo kozy akurat są na zielonym. Na zielonej trawie, więc cała taka góra będzie, że kozy po niej chodzą. Sobie to połączymy fajnie. Patrzcie, ile koziczków. Dobra, tu damy jeszcze. Wiem, ile ich mam. Nie to. Czterdzieści, a tych jest 50. Ale myślę, że 40 wystarczy. Myślę, że tutaj będziemy dawać następne. Jeżeli tylko nam się odblokują. Patrzcie, jaki tu jest obszar pola. Nawet bym tu mógł zasiać coś pomiędzy nimi. Tu po dole też myślę, że jakieś miejsce będzie jeszcze na zrobienie. Znów po jednej tylko usuwa. No. Myślę, że przy takiej ilości miejsca, którego tutaj mamy, spokojnie po 50 zrobimy wszystkich. Ale to dopiero jak się odblokują, żebyśmy to widzieli. Tutaj też na pewno jeszcze będzie miejsce. Możliwe, że tutaj są na 4, że tutaj jeszcze cały pasek taki kozów będzie. Dobra, trzeba ich nakarmić, bośmy ich nie nakarmili. Nie nakarmiliśmy. No, po 12 tysięcy to jeszcze nie jest taka... Duża ilość, 3 godzinki, no.
No i tu mamy świnki, tu mamy koziczki. No i co tu mamy? Większość porobionego, co miało być. Kozy robią mleko, a na mleko coś. Aha, tam na sprzedaż mleka mamy tam. No, myślę, że dużośmy zrobili na dziś. Musimy nazbierać znów kasy wszystkiego troszkę, bo mało mamy. Możemy jeszcze tutaj podejść do naszego tutaj zbieracza. O, widać się, że mu energia wykończyła. Strasznie dużo chyba go te dynie podlewanie pochłania. Więc myślę, że te dynie trzeba będzie tutaj wywalić. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli żeby to ozbierać wszystko, to się będą nachodzić na siebie. Inaczej nie zrobimy. Będą się dość dużo nachodzić na siebie, bo on. No oni łapią do tego miejsca, no do tego miejsca łapią. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tutaj bym musiał postawić. Żeby mi tam nie zbierał za tym obszarem, żeby mi nie zbierał. A tutaj go nie mogę postawić. Ten stoi. Aha, tutaj w tym miejscu. No to ten tutaj może stać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To tutaj bym musiał wstać, gdzie to drzewko. Możemy sobie jeszcze jednego wykupić. No troszkę się pokrywają. Trochę bez sensu, że mi te dynie tutaj podlewa. No możliwe, że wywalimy właśnie te dynie i zrobimy tutaj cały las tych drzew. Możliwe, że to przeciągnę jeszcze tutaj do przodu. I tutaj to zamknę po prostu tymi drzewami, tak żeby ich rozstawić na pełną szerokość. Bo tak, to by musiał mieć 6 od tego i 6 od tamtego, nie? Ten ma 1, 2, 3, 4, 5, 6. To by tu łapał. I 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tutaj by był. I 1, 2, 3, 4, 5. No to łapałby tutaj tak całe. Do tyle. No akurat tu by wyszło, nie? Do tyle. To by tak calutkie łapał. No najwyżej tu by się coś, by tak było trzeba zrobić taki duży obszar tych drzew. No zobaczymy, zobaczymy. Pomyślimy. A na razie się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnych odcineczkach. Cześć wam.